Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry Rome 2 Total War. Frakcja pokonana, cel Tykowie, nieważne, raport budowlany, wypowiedziano wojnę. O, Ardajowi Konfederacja, jak wyjebiście się akurat złożyło. I przejmij wszystkich przejmij ludzi. A ciebie mogę rozwijać. A, jeszcze ciebie weźmy do tej armii. O Boże, ty jesteś cały czas na speedzie? Czemu tak się to wydarzyło? A ciebie mogę w ogóle rozwiązać w tym momencie? Alpinę rozwiążę, kurka. I przejdzie to do Gemini. Fucking shit, to trzeba było na odwrót zrobić. Po prostu rozwiązać to Gemini. Tak. I tutaj zastąpić tego pana po prostu, nie? I teraz powinien mieć z mojego rodu. Ej, a gdzie jest mój? Aha, bo za którego będę mógł powołać? Dobra, no to ta armia i tak jest tutaj do bani, więc nieważne. Dobra, kończmy tą okolicę do ładu publicznego. Niech będzie ład publiczny mniejszy. I teraz tak, tutaj ciebie. No i wtedy zrobimy port i to za turę. Będziemy to kończyli. Spoko. Cieszę, jak się tak na wojnę będę wybierał za każdym razem, to wojna się skończy. Już kolejną nację mam odkrytą. Z tymi gadaliśmy. Gadaliśmy. Luzytianie. Although my ancestors and people expect... Bla, bla, bla. Dobra, dawaj mi pakt o nieagresji. Odrzucasz pakt o nieagresji z Rzymem? Jeszcze o nas usłyszysz. No, właśnie idźmy do miasta. No i teraz są szczęśliwi. Ja może muszę cokolwiek w mieście trzymać, żeby byli szczęśliwi. Nie wiem, nie kapuję tego w ogóle. Jak to działa? Tu za tą turę będziemy mogli się tu przejść, stoczyć w bitwę z tymi typami i tutaj podziałać. Oj, ta mi zginęła. No to szkoda, jak nie będziemy mieli szpiega. Dobra, ty masz wyznaczoną daleką drogę. A ciebie sobie tutaj tak czy siak damy. O, żebyś mi tu dotarł. To mamy jeszcze tutaj, ta nacja mi została do odkrycia. No i to jest Kartagina na moje nieszczęście. I dopłyniemy jeszcze tutaj, zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Może dopłyniemy do tego Golden Horn czy cokolwiek. Dobra, jest przeprawa. Flewum. Delminium, jakbyśmy zajęli, też byłoby fajnie. When warriors must sheath the sword and talk for the good of their people. Że teraz traktat pokojowy byście chcieli? No to dobra, niech będzie. Też nie wiem, czy tutaj działa tak samo jak w tych poprzednich, że w takim razie mogłem zażądać od nich kasy? W sumie pewnie tak, nieważne. Nie pomyślałem o tym. Wykryto naszego tajnego wysłannika. Mąż stanu stał się znowu
No i mówiłem, że zanim ta armia się wyprawi, to ta wojna się skończy. No kurka, mówiłem, że tak będzie. Okej, ty chodź teraz tutaj. Intruz, przeszła mi zła armia przez moje ziemię. Tak, port. I dobra, niech to się wszystko tu buduje. I może teraz się zajmiemy Rzymem. Okej, bardzo mnie to cieszy. To i miasto. A tu mi kultura leci w dół. Muszę zająć te miasta również. Ja no, chyba ta wojna z Kartaginą to jednak takie mech mech, nie? Dobra. I ciebie mogę już zastąpić. Powiedzcie, że mogę go zastąpić. Zastąp. Corneli Juni. Okej, jest nasz kandydat, tylko nie mamy kasy. Dobra. To za którego zastąpimy? Mogłem wrzucić tego naszego czempiona do szkolenia armii. Nie pomyślałem jak zwykle. No i w sumie wtedy wezmę tu jedną flotę, cofnę do Rzymu, żeby tak tutaj mieć ewentualnie coś na jakiś szybki atak na Kartaginę, jeżeli mi wojnę wypowiedzą z nienacka. Bo jak zerwali te wszystkie traktaty, to jest to jak najbardziej możliwe. Komuś się umarło. I komuś też się umarło, tak bardziej. Sztuka wojenna, misja wykonana. Nie wiem co mi to dało. Tyber, śmierć naturalna. Kolejny typ umarł. Fuck you, no po prostu. Shit. Shit face. Face shit. A, zapomniałem, że są tu jeszcze takie bonusy za opracowanie wszystkiego w danym tym. Okej, no to zróbmy to do końca. Jak my wyglądamy w dyplomacji? 23% wpływów mamy. Fuck, ten jest po prostu nieśmiertelny typ. Ten też. Okej. Wyjebiście. I teraz wymienimy dowódcę wojskowego Alpiny. Boże, ja nie pamiętam gdzie jaki ród jestem. Juli, okej. Są za podobne do siebie te nazwy. Powinni zmienić te nazwy. Hugo, że nie będzie historycznie. Już zapomniałem, jakim jestem. Juli chyba jestem. Tak. Nie? Tak, Juli. Chyba tak. Dobra, no to może ten antyku Alpinę wyślemy po prostu tutaj na wojnę. Dobra, trening wojskowy. Dobra, Cispalina została przez nas już zrobiona. Teraz tutaj Rzym. Ty sobie siedzisz i się cieszysz. Tutaj się siedzi i się cieszy, bo możemy zrobić rozbudowę. Ale to w kolejnej turze, że tak powiem. W sumie jak to zdobędziemy, to już będę mógł ruszać dalej wszędzie. Tylko właśnie gdzie? Na co bym mógł wtedy uderzać? Gdzie nasze wojska rzymskie ruszą?
mógłbym zostawić tutaj jeden legion na północy i rzeczywiście zająć się tą Kartaginą, chociaż tam dużo osób z was pisało, żebym nie zajmował się Kartaginą, tylko podbił te wszystkie galijskie, albo celtyckie plemiona, albo germańskie, bo one i tak mi będą non-topper wojny wypowiadały, co w sumie jest prawdą, bo mi non-topper wojny wypowiadają po kolei. Okej, zwiększenie rangi, wyjebiście. Dobra, kogo zasztyletujemy, kogo oczernimy? Szerzmy pogłoski. Nie wiem, co mi to daje w sumie. Chyba to mu zmniejszam. Te wpływy. Ta, 5 senatorów. Wyjebiście, a mnie to cieszy. Koszt 1000. No ale on będzie nam prowadził kampanię, no to... Nie szczędźmy wydatków, nie? Okej. No to po co mi większe hastat i udostępnianie? Co mi to zwiększa? Nic mi to nie zwiększa. Po co to budować w ogóle na wyższy level? Może w sumie u tych innych by to dawało coś bardziej, nie wiem. No, 4-3, niech to mi dokończy, to coś tutaj dalej będę budował. Dobra, na pewno tu potrzebujemy jedzenia, produkcji i kibla. Więc to niech mi buduje. No i co, może bitwę sobie stoczymy. Nori są ich sojusznikami. Ci stąd. No to się nie polubimy długo. Stoczmy bitwę. Nori plus Kori, co daje? Wojnę. No a co, ekspansja musi być. Nie możemy tak stać w miejscu i nic nie robić. Dobra. Nie, na rękę jest brak opadów, oczywiście. Bo nasze pociski muszą lecieć. Pojedyncza linia. Nic wybitnego nie będę tutaj wymyślał, w sumie. Oni konnice mieli, jak najbardziej. Okej, tak to możemy zrobić. Naszą konnicę damy tutaj na razie na tyły. No, balisty zaraz ostrzelają ich. Szkoda, że kawalerię. O, też może nie taka szkoda. Kurka, nawet trafili. Ładnie to ginie. Nie wiem, co nimi próbują w sumie. Obkrążyć? Dobra, kawalerii stracili, więc będziemy mogli swoją bez problemu tutaj coś robić lepszego. Chyba, że się totalnie chcę ukryć za tym, żebym nie widział. Ale to ja przecież mogę w prosty sposób sobie wyjechać tutaj kawalerią, będę widział, a nasze będą mogły robić obstrzał. Co to za problem dla mnie, szczerze mówiąc, tym bardziej, że widzę tak czy siak fragment ich wojska. Ale ogólnie komp dobrze pomyślał, że jakby się tutaj ukrył, mógłby podejść z boku. A tak, to teraz to już gorzej będzie. W sumie to schowajmy swoich w lesie za to. Najpierw tych wysieczemy do końca. Też nie wiem, czy teraz nie będę musiał tego ściąć tutaj.
to tak zrobimy. Our hidden units have been discovered. W tych zaprzysiężonych niech walą. To jest najgroźniejsza ich jednostka, ci zaprzysiężeni. To się zastanawiam, czy nie rzucić. Są włócznicy. No dobra, tych zaatakujemy. Nie, to też ściska włóczniami, niedobrze. No ich jazda. No zgiń! Dobra, to są akurat strzelające jednostki. Dobra. No, jeszcze mieczników sobie zostawili. Kurde, są ciśnięci. Ci tutaj. Ci tutaj. Zmienimy na to skrzydło. Dobra. Co oni się tu za... O Boże, za checkpoint. Katapulty stop. Dobra, ich wycofajmy. No i wyjebiście. Tych cofajmy. Ja jakoś najbardziej lubię kawalerią obracać, tak czy siak, we wszystkich chyba Warhammerach. Zawsze największe straty ponosi, chociaż w sumie... O tutaj rzuciłem ich do walki, a tu tak... Niekoniecznie. Generała. To akurat dobrze. Co to jest? Zaprzysiężonych. A tu akurat dwie armie mogą zaszarżować. Ty cofaj się na tych. Tylko to jest trudne na legendzie. Dobra, cofać się. Przydałby się im drugi oddech. Dobra, ci uciekają. Chodźcie tutaj. Dobra, jakoś tego wyjebiście nie nie zrobiłem, ale może być. Kurde, tutaj giną mi od tych ich ciskanych mieczy, włóczni.
Ej, a tutaj? O Boże, dobra, tak tutaj. Co z mieczami walczą? Może powinienem jednak mieć tą do walki w zwarciu kawalerię, żeby sobie lepiej tutaj radziła. No i tak zapominam w sumie o tych. Armia, dobra, tu się złamali. O Boże, kolejny oddział stracę. No kolejny oddział, dobra, cofać się, cofać się. Już nie powalczycie na razie. Dobra, ci się złamali. Z trzech stron dostaną, więc... czy z dwóch. Ej, kurwa, oni są... No i o to chodziło. O, no i dobrze. Ej, artyleria no już się całkiem nieźle spisuje, już lepiej niż kawaleria. Zresztą jak kawaleria mi się nie popisała, też dobrze te legiony się spisały, znaczy te kohorty się spisały. Więc jest całkiem miło i przyjemnie. Zdecydowane zwycięstwo. No ale ja uwielbiam, jak właśnie tak mi tutaj balisty pójdą, zmiękczą tych naszych przeciwników. I wtedy uderzy ta cała siła właściwa. Uwielbiam to po prostu. Też tutaj powinien może użyć w pewnym momencie tych płonących pocisków, żeby złamać ich morale szybciej. Ale cóż tam. Można wszystkiego zrobić dobrze. A w sumie może jest tak, że jak walczy więcej nasz wódz, to nie wiem, dostaje więcej gravitas? Czy cokolwiek w ten sposób, czy albo wpływie naszego stronnictwa rosną? Dobra. Pójdźmy, żeby polepszać relacje tam z nimi wszystkimi. Tradycje wojskowe rosną. Wyjebiście. Moglibyśmy uderzyć na miasto. Co jest chyba dobrym pomysłem. I też stoczymy z tego bitwę sobie. Ale to będzie początek kolejnego odcinka, żeby już nie było. Będziemy atakowali. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej!